Hej moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek. Będzie to tęko kosmetyczne z kosmetyków, które zużyłam. Patrzę, dupa, trochę rozmazana jestem. Taki dziadowski tusz właśnie, który wykańczam z Lovely, ale to jeszcze, bo jeszcze go nie wykończyłam. Szkoda mi go wyrzucać troszkę, ale właśnie się odbija tutaj, ale to innym razem. Ja oczywiście nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, do tego, żebyście wszyscy pozostawiali łapkę w górę i do przeglądania mojego Instagrama, bo tam dodaję bardziej rzeczy, wiadomo, na bieżąco w relacjach. Słuchajcie, ja mam tych kosmetyków naprawdę dość sporo. Ja je dość długo zbierałam, no długo. I podzieliłam je sobie tutaj na kategorie, na perfumy, pielęgnacje, włosy, płyny do kąpieli i zastanawiam się, czy nie zrobić właśnie takimi grupami. Myślałam, żeby to też podzielić na dwa filmiki, ale to zobaczę, ile będę do Was mówiła i wtedy zobaczymy. Dobra, to może najpierw zaczniemy sobie od pielęgnacji włosów. Także tak, do włosów. Pierwsza rzecz mam, to jest odżywka do włosów z Oriflame i ona jest całkowicie wykorzystana. Ja byłam z niej zadowolona. To jest odżywka ochronna do rozjaśnianych, koloryzowanych włosów, farbowanych, tak tutaj piszę. I ja byłam z niej zadowolona. Jeżeli będzie jeszcze w promocji, to ja ją na pewno sobie zamówię, bo jest. Całkiem spoko, włosy były fajnie wygładzone po niej. Nie będę mówiła za dużo, żeby za dużo czasu nie zajmować. Później mamy suchy szampon z Isany. Dla mnie to jest numer jeden, jeżeli chodzi o suchy szampon. Inne mi się w ogóle kompletnie jakoś nie sprawdzają, a ten z Rossmana jest najtańszy i moim zdaniem najlepszy. I ja mam do włosów blond, a tu chyba nawet nie jest napisane. Nie widzę, ale w każdym bądź razie ten Sisany jest najlepszy, polecam. Później mamy odżywkę. Ale to może na końcu by to akurat nie było za fajne. Tutaj ma szampon Be Beauty Care. Tak, regenerująco odżywczy do włosów farbowanych też. Ja najczęściej kupuję albo do przetłuszczających się, albo do farbowanych włosów. Staram się kupować do farbowanych, żeby jakoś ten kolor mu się trzymał na głowie, bo tak mi kiedyś fryzjerka poleciła i on był całkiem spokojny. Nie pamiętam, gdzie ja go kupiłam, ale fajnie się pienił. Nie trzeba było go jakoś dużo nakładać i ja byłam z niego całkiem zadowolona, więc jeżeli mi się uda jeszcze kupić ten szampon, to jak najbardziej. Czemu nie? Później mamy Cien. Ojejku, on bardzo długo u nas był, nie mieliśmy go zużyć. On nie jest jakoś mega zły, bo te kosmetyki z Cien są ogólnie ok, je można dostać w Lidlu, ale no nie wiem, nie wiem. Jakoś tak, on jest, no to jest jeden z tańszych szamponów. Ja takie tanie kosmetyki używałam zawsze jako dział na siłownię, wiecie, bo to tam codziennie się brało ten prysznic, czy tam ile razy się chodziło, to się brało ten prysznic i szkoda mi było jakichś drogich kosmetyków zużywać na tą siłownię, więc sobie tam właśnie kupowałam takie tanie żele pod prysznic, tanie szampony i one mi się tam sprawdzały, aczkolwiek no nie jest to zły, nie można się spodziewać szału, bo on chyba kosztuje 4 zł, więc no wiadomo, jest ok, ale szału nie robi. Czy bym po niego jeszcze sięgnęła? Myślę, że jest, wolę dołożyć i kupić coś lepszego. Później mamy na tej, no on też bardzo długo, on jeszcze chyba dłużej u nas był. To jest znowu z Biedronki szampon, to też jest ten jeden z tańszych, za 4 czy 5 zł. Nie jest jakiś najgorszy, powiem Wam, jeżeli chodzi o te, o tą cenę. Włosy normalne, słabe, uszkodzone, aczkolwiek, no nie wiem, dla mnie to są te dwa szampony i na tej one bardziej tak, może jako, że pod prysznic trochę bardziej mogą służyć, także nie,
Ja tym dwóm szamponom raczej. No nie bardzo. Nie bardzo. Jednak cena odpowiada tutaj jakości, mi się wydaje w tym przypadku. Avon to dzieciaczków szampon. On bardzo fajnie pachnie. To jest szampon i odżywka. Pachnie jabłuszkiem faktycznie i fajnie się pieni bardzo, jak myłam Lilce głowę, także na tak. Jak będzie jakaś fajna promocja, albo nie, to na pewno zamówię. Dobra, tutaj mieliśmy jeszcze do kompletu takie, nie wiem jak to się nazywa, do rozczesywania włosów. Mango pogromca czuprynę. Bardzo fajne, powiem wam, my tym też rozczesywaliśmy włosy od lalek, od Lilki, które miały kołtuny i mega dobrze się rozczesowały po tym włosy, także dla mnie to jest mega sztos, jeżeli chodzi i ja tego też używam. Ja używam takiego z Sajosa do psikania, do rozczesywania włosów, ale uważam, że to jest dużo, dużo lepsze i to jest z Avonu. Także fajnie, mega fajnie się potem rozczesuje włosy, uważam i polecam. Ostatnia rzecz do włosów to mam odżywkę. Ona bardzo fajnie pachniała. Ona jest z Rossmana. Bardzo fajnie pachniała arbuzem. Mega fajnie pachniała. Aczkolwiek ja nie przepadam za takimi odżywkami, które wiecie, tak się nakłada ręką. One mi zawsze jakoś się wylewają. Ta konsystencja też była taka średnia jej. Jeżeli chodzi o działanie, było całkiem w porządku. Faktycznie lepiej się włosy rozczesywały, jeżeli chodzi o działanie, to nie mogę powiedzieć, że jest zła. Cena też, kojarzę, że to była jedna z tańszych odżywek. Aczkolwiek nie wiem, no nie, wiecie, ta aplikacja dla mnie to jest nie za bardzo, więc tutaj już należy decyzja do was, ale możecie spróbować, bo jeżeli chodzi o, tak jak mówiłam, o działanie jest całkiem spoko i tutaj mam, wybierz jeden z trzech sposobów użycia. Maska przy codziennym stosowaniu, przy stosowaniu raz w tygodniu i jako maska na noc. Więc możecie spróbować Rossmana. Dobra, to jak już lecieliśmy z tą pielęgnacją włosów, to lecimy dalej, bo tu mam takie duże pojemniki, których wiecie, chciałabym się pozbyć. Także płyny do kąpieli, żele pod prysznic. I Sana płyn do kąpieli, dla mnie jest to sztos, on jest zazwyczaj za 7 zł w Rossmanie. Właśnie dzisiaj kupiłam taki, Boże, jak on pięknie pachnie, w czerwonym opakowaniu, a nie pamiętam jaki to jest zapach. To jest dla odpręża, uspokaj. Pojeźdźna piana, co to jest, lawenda chyba. Tak, ekstrakt z wanilii, olej lawendowy. Przepięknie pachnie, super się pieni, dla mnie to jest to numer 1, bo jest super cena. On ma 750 ml, także jeżeli ktoś nie zna tego, to koniecznie w Rossmanie kupić. Jeżeli nie mam tego płynu, to mamy ten płyn z Avonu. On też się mega opłaca i tu mam 1000 ml. Z tego co pamiętam, to on jest około 15 zł kosztuje. I tutaj mam akurat biała lilia. I też się fajnie pieni. No jest dwa razy droższy niż ten z Isany, ale też jest spoko, okazjonalnie sobie kupujemy ten. Tutaj mam jeszcze jeden, to też jest chyba płyn, tak, Bubble Bath. I on też fajnie pachnie, tylko że tutaj mam już 500 ml i on jest w cenie, ja wam teraz nie powiem, chyba 10 zł, bo ja się nie mylę, więc my tak na zmianę. Albo te z Isany, albo te właśnie z Avonu i te są bardzo fajne. Później mam żel do kąpieli i pod prysznic. Tak, bath and shower. I to było dla dzieci. Czy jeszcze coś mam na dnie? Aż tego nie umiałam wycisnąć. Tak. Też przepięknie pachnie i on jest chyba za 5 zł w Dirzie kupowałam, także fajna cena i też fajny produkt dla dzieciaków, polecam. Ja przelewam do takiego pojemnika na pompkę, co mamy, żeby im się lepiej aplikowało i tutaj to samo, też z Dirza. No, żeby pod prysznic, taki z
flamingami. Też, ojejku. Przepięknie pachnie. Obydwa te produkty są spoko, jeżeli chodzi o cenę 5 zł, wiecie, żel pod prysznic, ja nie jestem jakoś mega wymagająca do żelów pod prysznic, więc są ok dla mnie, jeżeli chodzi o tą cenę. Nie wiadomo, czego się nie spodziewam. Kremowy żel pod prysznic Isana, on też jest bardzo fajny, ja go kupuję, jeżeli się skończy. Tadzikowi często do pracy na kopalnię kupuję, tylko że te męskie, one są za 3,99 bodajże, także jest naprawdę bardzo fajna cena i też fajnie sprawdza nam. Później mam cien emulsja do higieny intymnej dla skóry wrażliwej. Ok, właśnie mi się skończył, będę musiała sobie kupić znowu w Lidlu na pompeczkę. Tu nawet można coś innego przelać i wlać. Teraz tak mam to wodą, może sobie zostawię to opakowanie. Może na tą odżywkę do włosów. Taką, co ma wpłynie, patrzcie. Jest pomysł. Dobra, i potem mamy krem do rąk, który wykończyłam już z Oriflame. Jabłuszko. Jak mnie tam woła, bo on jest jeszcze dalej chory. Nie, jabłko, przepraszam, rozkwinia. Spoko pachnie, spoko się sprawdza, fajnie nawilża ręce, byłam z niego jak najbardziej zadowolona. Love Potion, balsam do ciała, ja mam jeszcze perfum ten, on już został wyzerowany. Bardzo ładnie pachnie, tak kobieco, taki słodki zapach, ale nie za słodki i taki kobiecy, ładny, naprawdę. Ładny, taki mi się wydaje bardziej już taki kobiecy, nie taki dziewczęcy, wiecie, że owocowy czy coś, tylko już taki troszeczkę mi się wydaje poważniejszy, cięższy, ale bardzo ładny. Nie za ciężki, jest fajny i ja te balsamy też sobie zamawiam na bieżąco z Oriflame, jak jest jakaś promocja, bo one są wtedy za około 12 zł z hakiem coś chyba. Czy nawet taniej czasami. Także też fajna sprawa. I to jest ile mililitrów? Tu jest 250 ml. Na długo starcza. Na długo. Chociaż ja zazwyczaj tylko nogi smaruję i czasami ręce. Ojej, już długo mówię, ale dobra, dokończę może Wam to. Będzie taki około 20-minutowy. Będę miała wszystko z głowy. Maseczki mamy. Red Ruby maseczka odżywiająca, rozświetlająca. Fajna, faktycznie ta skóra moja wygląda na orzeźwioną, odżywioną. Tutaj jeszcze w ogóle coś widzę, że na dole mam. Nie wiem, jak to się stało, więc sobie jeszcze może wycisnę. Czarna maseczka Onyx, też bardzo fajna. I to jest oczyszczająco, detoksykująca z efektem shimmer. Też fajna. Ja z tych obydwu maseczek byłam zadowolona. I one są wegańskie, nie testowane na zwierzętach. Więc spoko. Bielęda one są, tak? Bielęda. Później mam Avon płyn do demakijażu. Powiem Wam, że ja z płynami do demakijażu mam problem, bo mnie po wszystkich szczypią oczy. Teraz używam takiego z Oriflame'u i też. Ale potem mnie jeszcze bardziej szczypały oczy. Nie wiem dlaczego, czy mam takie wrażliwe oczy, ale ogólnie jako płyn do demakijażu się sprawdza, bo fajnie zmywał ten makijaż. I to jest, ja mam tu 400 ml. Gdybym miała okazję znowu go kupić, myślę, że nie. Myślę, że bym go nie kupiła, ponieważ wolę próbować inne, szukać takiego, po których nie będą mnie szczypały oczy. Dalej, maseczka, właściwie to jest skrub do twarzy z Oriflame'u. Spoko jest, fajnie się go aplikuje. Ja go dostałam w prezencie od mamy bodajże. Jeszcze taki jeden mam i jestem z niego zadowolona, z aloesem. Fajnie, on tak tą buzię chłodzi. Wiecie, może dlatego, że jest z aloesem. Także spoko, jak najbardziej polecam. Później mam dezodorant Isana. Isana, większość fajnych kosmetyków, ale to jest jakaś porażka. Nie umiałam go w ogóle wykończyć. Dezodorant, szałwia i limonka. Inny mam też z Isany, zapach jest spoko, a ten to jest jakaś tragedia. On tak śmierdzi, że nie polecam.
Nigdy więcej. Dobrze, że już go wykończyłam. Później mam perfum Northern Glow. Glow. Northern Glow. Oj, angielski. On jest z Oriflame, ale z tego co wiem, to już go nie ma. Nie można go zamówić. Ja go jeszcze widziałam na Allegro, że ludzie sprzedają. Ja miałam cały komplet, jeszcze do tego miałam balsam i żel pod prysznic i zapach jest przepiękny. Przepiękny. Z czego balsam miałam z drobinkami takimi srebrnymi. Jest naprawdę przepiękny. Więc zastanawiałam się, czy nawet sobie właśnie na Allegro nie zamówić, ale na razie mam tak dużo tych perfumów, że chcę wykończyć to, co mam. Później jest Perceive, który dostałam w prezencie z Avonu. Jest to kompletnie nie mój zapach. Ja jeszcze miałam balsam, który pokazywałam Wam chyba w poprzednim denku. I coś jeszcze miałam z tego Perceive, ale nie. Nope. Nie jest to kompletnie mój zapach. On tak zalatuje jakimś kremem jakby. Nie, nie. I za ciężki jest dla mnie. Później mam też Avon Faraway. Jego też dostałam w prezencie i też nie. Jest mega ciężki. Jest taki babciny, bym powiedziała. Nie, normalnie babcia. Nie. Kompletnie. Absolutnie. Jego chyba do patyczków wykorzystałam jako odświeżacz w łazience. Nie zużyłam go na sobie, bo nie dałam rady. I później mam Celebrate Today, Tomorrow, Always Avon. I jego wykorzystałam. On jest spoko. On naprawdę też go dostałam w prezencie. Jest taki słodkawy kolor. Zapach. Jest słodkawy, ale nie jest on jakiś mega mdły, kobiecy, ładny, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to spróbowacie jak najbardziej. Ale wiecie, no zapachy to jest taki bardzo indywidualny temat. Ja mówię, to co ja myślę, dobra, i to już byłby koniec. Także mogę wszystko powyrzucać. Jestem zadowolona. Ja Was wszystkich pozdrawiam. Będę teraz zbierała kosmetyki do następnego denka. A tu jeszcze mam, patrzcie, opakowania po chusteczkach. Te są mega dla mnie sztosem. One są fajnie nawilżone, tylko ja nie pamiętam, czy one są z Diza, czy z Action. Wydaje mi się bardziej, że z Action i ja nimi zawsze myję to, ale te. Albo coś, co ma po prostu jakieś większe plany my, bo on się bardzo pieni i jest bardzo fajny. A drugie chusteczki są z W5 z Lidla, ale ich nie polecam, bo one są takie, nie są tak fajnie nawilżone i już na pewno nie kupię. Raz miałam, wypróbowałam i tyle. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo, że oglądaliście, że wytrzymaliście do końca. Jeżeli obejrzałeś ten filmik do końca, wpisz w komentarzu denko. I ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, przesyłam buziaki. Do zobaczenia, do następnego filmiku.